like a Hellcat. Witam, dzisiaj druga część z sianokosów. Właśnie przewróciłem całą łąkę, tu grabie mam nieduży kawałek, tu nie chciałem traktora najmować. Przewróciłem sobie siano ładne. Właśnie będę szedł do sąsiada, może będzie miał czas, to sprasuje mi na kostki. Jeżeli nie, to zwiozę luzem. Więc tak to wygląda. Siano suchutkie, już trzeci dzień leży. Tam mam jeszcze kawałek za drzewami. Tutaj taki kawałek. Więc tak to się prezentuje. No i co? Będę dalej nagrywał, jak już będę zwoził albo prasował. Więc do usłyszenia. Idę do sąsiada. Tu są jeszcze jego dwie kobyły. Kobyłki. Ładne koniki. Jak widzicie. Dwie sztuki ma. Miłe koniki. Dobra, idę. Właśnie zgrabuję nawały. Za chwilę przyjedzie sąsiad. Będziemy kostkować. Tak to wygląda. Siano suchutkie. Więc jedziemy. Dzisiaj drugi dzień sprasowania siana. Wczoraj niestety nam się nie udało. Jeden wał inośmy sprasowali, ponieważ stała awaria. Koło od kostkownicy się zepsuło, więc sąsiad niestety musiał z pola zjechać. I dzisiaj będzie kostkował. Na razie tam do siebie pojechał, zaraz do mnie wjedzie. Tu mam jeden krótki taki poboczny wał. Tu mam jeszcze taki jeden trochę krótszy. I tamte trzy wały dłuższe. Jak widzicie. Jeden tam od strony siatki był wczoraj, to wyszło z niego 6 albo 5 kostek bodajże. Tak jakoś.
Więc tak to się prezentuje. Ja czekam na sąsiada i zabieramy się do dalszej roboty. Widzicie, na łące już nie ma siana. Wszystko zostało skostkowane. Łąka może na nowo rosnąć i czekać na kolejne siano, bo ponieważ wyszło, no trochę wyszło kostek, ale chyba będzie mało na zimę, więc będę chyba drugi raz robił siano. Ale mniejsza z tym, trawa może rosnąć. Tutaj, jak widzicie, są wyukładane kostki. Zaraz przeliczę, ile tu jest. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 33 kostki tutaj jest w tym rzędzie, plus 5 tych, co wczoraj już zwiozłem, czyli jest 38 kostek wszystkich. Jak widzicie, kostki są bardzo ładne. Już wam pokażę jedną. Tak się prezentują. Dobra. Zostawiam je jeszcze chwilę tutaj w rzędzie, żeby jeszcze troszkę podeschły. Słonko tu dogrzewa, jest 30 stopni na polu. Więc niech wyschnie. Jeszcze pokażę wam na strychu, jak to będzie wyglądało wyskładane. Więc do później jeszcze. Like the Hellcat.